I to dzisiejsze kazanie, to dzisiejsze studium Słowa Bożego zatytułowałem na podobieństwo gwiazd. Dlaczego taki tytuł? Może niektórzy już się zorientowali, którzy znają pewne cytaty, ale jeśli nie, to wyjdzie nam to na końcu, dlaczego taki tytuł, na podobieństwo gwiazd. Ale tak naprawdę właściwie to kazanie jest taką drugą częścią kazania, którego pewnie tutaj fizycznie przynajmniej nie słyszeliście, bo w Skoczowie go nigdy nie mówiłem. Ale jest ono nagrane w internecie, ta pierwsza część nosi tytuł Kiedy czy kto? Między innymi w Bielsku, w zborze Bielsko-Biała mówiłem kiedyś to kazanie, więc na pewno to, co dzisiaj powiem, jest bardzo mocno powiązane z tym, co tam mówiłem. Więc jeśli będziecie mieli chwilę czasu, to zachęcam, jeżeli klikniecie w YouTube moje nazwisko i ten tytuł Kiedy czy kto? A może jeszcze Bielsko-Biała, to wam po prostu to kazanie wyskoczy. Generalnie mówiłem tam o tym, że bardziej powinniśmy się koncentrować na osobie tego, który przychodzi, niż na czasie. Ja wiem, że jesteśmy bardzo przywiązani do różnych linii proroczych, do różnych wykresów. Niestety czasami pojawiają się pewne nadinterpretacje albo nawet niewłaściwe interpretacje. Czasami to jest okraszone jakoś, szczególnie właśnie w internecie, jakimiś elementami sensacji, niesprawdzonych wiadomości. I nieraz w tym natłoku tego wszystkiego my możemy dyskutować, mówić dużo o historii, o różnych spekulacjach, spiskowych teoriach, a zapominamy o tym, kto jest istotą. Tak? Mamy napisane, przyjdź Panie Jezu. Zapominamy o relacjach z Bogiem, o więzi z Nim. Dlatego w tamtym kazaniu już trochę więcej na temat historii, jak to w adwentyzmie wyglądało, jak to się kształtowało, jakie było podejście naszych pionierów też w XIX wieku, niekoniecznie zawsze dobre. Też były różne spekulacje, różne niewłaściwe interpretacje, jak chociażby teoria zamkniętych drzwi, którą na pewno znacie ci, którzy badają historię adwentyzmu. A przecież poselstwo Pisma Świętego jest takie proste. I tam w tamtym kazaniu chciałbym z tamtego kazania tylko przytoczyć dwa cytaty z książki Ellen White, czy właściwie ze zbioru wybranych poselstw z tomu pierwszego. Jeden cytat. Lud Boży nigdy nie otrzyma poselstwa opartego na czasie. Nie powinniśmy znać określonego czasu ani dla wylania Ducha Świętego, ani przyjścia Jezusa. To są wszystko spekulacje. I drugi cytat. Nie jesteście w stanie powiedzieć, że On przyjdzie za rok, dwa, trzy, pięć lat, ale też nie odkładajcie Jego przyjścia, mówiąc, że to nie może się stać za 10 czy 20 lat. Czyli tu jest ta idea, żeby nie spekulować, nie wyznaczać, ale też wierzyć cały czas, że przyjście Pana jest bliskie. Pan przychodzi. I drodzy, rzeczywiście, dla wierzących chrześcijan, a szczególnie w tym dla nas, dla adwentystów, przyjście Pana zawsze było bliskie. I jest bliskie, bo nasze życie jest krótkie. Dzisiaj tak wspomniane została ta liczba 70 lat, prawda? Dla niektórych to jest 80, a może nawet jeszcze więcej, ale to jest i tak krótko. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, odpowiadając na pytanie uczniów o koniec świata, jak pamiętacie, podał szereg znaków czasu. My bardzo lubimy ten rozdział Mateusza, 24 rozdział i często wykłady ewangelizacyjne rozpoczynamy, takie eschatologiczne, od tego rozdziału, od analizy tego rozdziału albo od Daniela drugiego rozdziału, prawda? Ale Pan Jezus na samym końcu powiedział coś, o czym często zapominamy. Skupiamy się właśnie na znakach, skupiamy się na wydarzeniach, a Pan Jezus na końcu zaapelował. I to jest właściwie jedno słowo. Czuwajcie. W 42 wierszu Ewangelii Mateusza 24 rozdziału. Czuwajcie. Bardzo często przed tym kazaniem śpiewamy tę pieśń w zborze Ludu Boży, czuwaj, bądź gotowy. Znacie ją. Czuwajcie, i to jest bardzo ciekawe, co Pan Jezus dalej powiedział. Czuwajcie nie dlatego, że wiecie, kiedy to nastąpi. Macie wiedzę. Ale czuwajcie właśnie dlatego, że nie wiecie. Ja mam nieraz takie wrażenie, że
że nam się wydaje, że my więcej wiemy, niż nie wiemy. I to jest taki paradoks, ale może to właśnie nas usypia. Ta wiedza. W liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, wierszu 6 jest podobna myśl. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Pomimo tego wezwania, jak również wypowiedzianego w Apokalipsie zapewnienia, oto przyjdę wkrótce, my wciąż jesteśmy tutaj. I ponieważ próbujemy to sobie jakoś wytłumaczyć, jesteśmy niecierpliwi, coś nam tu nie pasuje, że to tak długo trwa, próbujemy pogodzić Boże obietnice o przyjściu Pana z tą realnością życia wciąż na tej ziemi, ulegamy takiej pokusie tłumaczenia sobie tego wszystkiego na swój ludzki sposób. Bardziej niecierpliwi, lubiący drogi na skróty, myślący powierzchownie, myślący nieraz spiskowo, to jest pewien trend, który się pojawił, nie w kościele, on przyszedł do kościoła ze świata, łatwo ulegają takim właśnie i tanim spekulacjom, o których mówię więcej właśnie w tym poprzednim kazaniu, kiedy czy kto. I te spekulacje polegają przede wszystkim na wyznaczaniu dat, nie tylko przyjścia Jezusa, ale też innych wydarzeń, wyciąganiu zbyt pochopnych wniosków z bieżących wydarzeń na zasadzie, że widzę coś w telewizji, oglądam jakieś wydarzenie polityczne i owszem, Biblię też czytam, ale jak już czytam tę Biblię, to dopasowuję tekst Biblii do tego, co zobaczyłem. I to zawsze wychodzi. Ja wiecie, jak pamiętam, jak przyszedłem w 1984 roku do kościoła, to wtedy się mówiło bardzo wiele o Związku Radzieckim jako królu południa. Tak? W 1986 roku Czernobyl, wiecie, co się wydarzyło. Wielu ludzi mówiło, tak, to jest właśnie wypełnienie tego proroctwa z Apokalipsy o gwieździe Piołun. Ta gwiazda Piołun to jest Czernobyl. Drodzy, kto dzisiaj pamięta o tych spekulacjach i o tych proroctwach? Były takie. Ja myślę, że parę lat i nikt nie będzie pamiętał o tym, co dzisiaj się mówi. W większości są to bzdury. Innym tłumaczeniem przedłużającego się czasu powrotu Pana Jezusa jest bardzo popularny i wciąż rozpowszechniony w naszym środowisku pogląd, na pewno go znacie, że to my, ja konkretnie, każdy z nas, może albo przyspieszyć, albo może opóźnić przyjście Pana. Słyszeliście o tym? Nie widzę reakcji, może nie słyszeliście. Czyli tak naprawdę przyjście Pana jest zależne od nas, naszej postawy, naszej czujności, gotowości, a nawet, to jest jedna z odmian tego poglądu, naszej perfekcyjnej grzeszności. Czyli dlatego Pan Jezus nie przychodzi, bo jeszcze nie jesteśmy doskonali, bo jeszcze grzeszymy. Są to wszystko bardzo ciekawe, jak i niebezpieczne jednocześnie tematy, wymagające wyjaśnienia takich oczywiście pojęć jak doskonałość, jakie jest biblijne jej znaczenie, bo my znowu, tak jak z tym przykładem z telewizji, często w pojęcia biblijne, które występują w Biblii, wprowadzamy świeckie definicje, światowe definicje. No, słowo dusza jest takim najpopularniejszym poglądem. Nie? Przeciętny człowiek, jak czyta w Biblii o duszy i wierzy, że jest dusza, ale definiuje ją no tak, jak się ją powszechnie definiuje. Czy wino? Dla wielu ludzi to jest niemożliwe. Jak wino może być bezalkoholowe? Wino to jest wino. Nie ma innego wina jak wino. I tak samo jest z doskonałością, tak samo jest z pojęciem grzechu, z pojęciem zbawienia, natury Chrystusa. To wszystko jest. Tylko wystarczy, że ja sobie dorobię do tego swoją własną definicję i cała teologia biblijna pada. I drodzy, to przekracza oczywiście ramy tego jednego dzisiejszego kazania, ale powiem dzisiaj o takiej podstawowej według mnie i mojej znajomości Biblii przyczynie takich poglądów, może nie jedynej, ale jednej z wielu. Jest nią niedostrzeganie występującego w Piśmie Świętym napięcia pomiędzy tekstami i zapewnieniami mówiącymi rzeczywiście o bliskim, powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, a innymi tekstami, które też występują w Biblii,
które mówią, że to szybko w skali historii tego świata, a może nawet wszechświata, wcale nie musi nastąpić tak szybko. Czyli koncentrujemy się na jednych tekstach, pomijając inne teksty, czyli lekceważymy jedną z podstawowych zasad hermeneutyki biblijnej, która się nazywa tota scriptura, czyli całe Pismo Święte. Należy wziąć pod uwagę, a nie tylko wybrane fragmenty. Przykłady tego napięcia. Ja pozwoliłem sobie, żeby było szybciej te teksty wypisać, ale powiem, gdzie one są. Księga Sofoniasza, pierwszy rozdział, wiersz 14, czytamy tam: bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Czyli wiadomo, nie trzeba tu nic interpretować. Jak bliski, to bliski. A z drugiej strony ten sam Sofoniasz w trzecim rozdziale, wierszu 8, mówi: dlatego oczekujcie dnia, mówi Pan. Czyli z jednej strony bliski, ale z drugiej strony, jeżeli jest mowa o oczekiwaniu, to znaczy, że to jest jakiś okres tego oczekiwania. W księdze Izajasza w 13 rozdziale, wierszu 6, również: biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmogącego. I nam się to bardzo dobrze czyta. Ale pamiętajmy, że księga Izajasza została napisana w 8 wieku przed naszą erą. I kiedy jest mowa w księdze Izajasza, tak samo jak Jeremiaszu, Ezechielu, w tych wielkich prorokach, o dniu Pana, to tam przynajmniej są trzy rzeczy. Jedno znaczenie tego przychodzącego dnia Pana, no to jest oczywiście najazd babiloński, utrata niepodległości i niewola. Ale to jest 8 wiek przed naszą erą, więc też jeszcze przynajmniej ze 150 lat do tego okresu było, kiedy Izajasz mówi, że to jest bliski dzień Pana. Ale wiemy też, że proroctwa o bliskim dniu Pana mówią o pierwszym przyjściu Jezusa, które następuje 800 lat później. No i oczywiście dla nas są teksty, które mówią o przyjściu Pana również w Starym Testamencie, które mówią o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, więc mamy już 2800 lat. Blisko? Księga Daniela, pamiętacie? Słynne proroctwo o 490 latach. Myślę, że Daniel sobie w ogóle nie zdawał sprawy, że to może jeszcze trwać tyle czasu, aż, bo i to nie od niego, od dekretu Ezdrasza, w czasach Ezdrasza, który powstanie, aż do pierwszego przyjścia Pana Jezusa, 490 lat. W zasadzie nie tak całkiem, bo to w połowie tygodnia, prawda? Czy rzeczywiście, drodzy, więc Pan opóźnia swoje przyjście? Czy też może ta idea jest produktem naszych ludzkich błędów, naszych myśli czy wyobrażeń? Wiem, co niektórzy sobie myślą, no przecież te idee są przede wszystkim w książkach Ellen White, więc pozwólcie, że przeczytam jeden z tekstów, bo przeczytam na końcu jeszcze drugi, z książki Życie Jezusa, rozdział 3, bo myślę, że te teksty ustawiają nam całą hermeneutykę, czyli interpretację tych tekstów, gdzie siostra White o tych rzeczach pisze. Więc potraktujmy to jako kontekst również. I w Życiu Jezusa w 3 rozdziale czytamy takie słowa: przyjście Zbawiciela przepowiedziane było już w Edenie. Adam i Ewa oczekiwali jej szybkiego wypełnienia się. Czyli jakie było oczekiwanie Adama i Ewy? No, że to się szybko wypełni. I nawet siostra White pisze dalej, że radośnie Adam i Ewa powitali swojego pierworodnego syna, czyli Kaina, żywiąc nadzieję, że to on właśnie będzie wybawicielem. Jednak wypełnienie obietnicy odwlekało się. Proszę, jest o odwlekaniu. Myślę, że ten tekst bardzo ładnie to wyjaśnia. Czujecie to, mam nadzieję. Siostra White napisała, że się odwlekało, ale nie w sensie uniwersalnej prawdy, że to Pan Jezus opóźnia swoje przyjście, ale w sensie ludzkiej perspektywy w tym kontekście zrozumienia naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy. To był ich punkt widzenia. Czyli z ludzkiego punktu widzenia się odwleka, ale z Bożego punktu widzenia mój ojciec wie, kiedy to się stanie.
Henoch przepowiadał przyjście Jezusa, znacie te słynne słowa z listu Judy, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Też to tak brzmiało, jakby to było za chwilę. Noe wszedł do arki i spodziewał się, że wody potopu spadną natychmiast. Powiecie, no, tylko tydzień to trwało. Ale wczujcie się w sytuację Noego. To był chyba najdłuższy tydzień w jego życiu. On się spodziewał, że to nastąpi natychmiast. Drzwi arki się zamknęły i co on słyszy? Słyszy śmiech i szyderstwa ludzi, którzy tam sobie żyją na zewnątrz arki. Coś ty, Noe, coś ty głupcze zrobił, fanatyku. Spędził w środku cały tydzień. Ellen White pisze, że to był dla niego test wiary. Abraham i Sara czekali na potomka i to też mocno się opóźniło. Doczekali się go w końcu, ale przecież nie doświadczyli za życia potomstwa licznego jak gwiazdy na niebie. Zresztą tak naprawdę wiecie, że nie chodziło o potomstwo w sensie narodu izraelskiego, tylko o bardziej potomka, który miał się pojawić. Wiele psalmów zawiera błagania skierowane do Boga w formie trudnych pytań, na przykład dlaczego o mnie zapomniałeś? W psalmie 74 czytamy w wierszu 10, 11, jak długo, Boże, wróg będzie urągał? Skończ! Ciekawy dialog z Bogiem zapisany jest w księdze Izajasza w 21 rozdziale wierszu 11, 12. Strażniku, jaka to pora nocna? Strażniku, jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział. Nadszedł poranek, lecz także noc. Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie. Pewną taką tu satyrę widzę. Pan Bóg tak naprawdę mówi, co ci do tego? Nie twoja sprawa. Jesteś ciekawy? Pytaj. Ja ci i tak nie powiem. Kiedyś Pan Jezus podobne słowa wypowiedział do uczniów, prawda? Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy ustanowił. A więc ta odpowiedź Pana Boga sugeruje, że życie w świadomości opóźniania się Bożych obietnic nie może być interpretowane jako ich niedotrzymywanie ze strony Boga. To są po prostu pytania i odczucia wyrażane z ludzkiej perspektywy, bo dla nas czas ma znaczenie, dla nas te 70 lat ma znaczenie, ale Bóg jako absolut jest poza czasem. On w ogóle nie myśli kategoriami czasu. Dla niego jeden dzień jest jak 1000 lat. I Bóg reaguje na te nasze wątpliwości takimi słowami jak te z Księgi Ezechiela. Pozwolę tutaj sobie je przytoczyć. 12 rozdziału, tam jest taki dłuższy dialog. Księga Ezechiela, 12 rozdział. I tutaj przeczytamy sobie wiersze najpierw od 21. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, cóż to macie za przypowieść o ziemi izraelskiej, która brzmi, wydłużają się dni, znowu, wydłużają się dni, a żadne widzenie się nie sprawdza. Dlatego mów do nich, tak mówi wszechmocny Pan, skończę z tą przypowieścią i już nie będą powtarzali jej w Izraelu. A raczej przemów do nich tak, bliskie są dni, kiedy spełni się każde widzenie. Czujecie to? Ludzie mówią, przedłuża się, a Bóg zawsze mówi, to jest bliskie. Kolejne wersety w tym samym rozdziale, 25, 28. Gdyż ja, Pan, wypowiem to słowo, a co ja wypowiem, to się stanie i już się nie odwleczę. Bóg mówi, nie odwleczę się. Wiersz 28. Dlatego tak powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan. Żadne słowo, które ja wypowiadam, już się nie odwlecze. Słowo, które ja wypowiadam, spełni się, mówi wszechmocny Pan. To jest to napięcie, o którym właśnie mówiłem. Występujące w Piśmie Świętym. Ludzie są skłonni mówić, że się odwleka i tak mówią, a Pan konsekwentnie mówi, że On nie zwleka. Co jest naszym więc zadaniem? Naszym zadaniem jest wiara. Wiara w Boże obietnice i oczekiwanie, czujne oczekiwanie. Można by mówić o Danielu, który jak nikt inny
został wprowadzony w Boże plany i tajemnice. I po otrzymaniu tych wszystkich wizji, tej niesamowitej wiedzy, której my chyba nie mamy w takiej mierze, jak miał Daniel, tych wszystkich objawień, Bóg kieruje do Daniela takie oto przesłanie. Lecz ty idź swoją drogą, to jest w zasadzie ostatnie poselstwo skierowane do Daniela. Ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Daniel, jak ja bym był na miejscu Daniela, to bym mógł powiedzieć, Panie Boże, no jak to? Spocznę, powstanę, czyli nie wypełni się to za mojego życia? Taka wiedza, czy coś się zmieniło w naszym przypadku? I tu może już ostatnie teksty z księgi ze Starego Testamentu, może rzadko przez nas cytowana księga Habakuka. Warto też do niej zajrzeć. I tam również prorok Habakuk kieruje takie rozpaczliwe pytanie w wierszu drugim pierwszego rozdziału. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? I Boża odpowiedź znajduje się w drugim rozdziale, wierszu trzecim. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie, jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. To jest ciekawa gra słów w jednym tylko zdaniu. Gdyby tutaj jakiś ateista siedział, czy agnostyk, to by zacierał ręce. No bo tu jest oczywista sprzeczność. W jednym zdaniu ta sama istota mówi, że się coś odwleka i w tym samym zdaniu mówi, to się nie opóźni. No to albo się odwleka, albo się nie odwleka. Albo się opóźni, albo się nie opóźni. Sprzeczność? No nie. Tu znowu są te dwie perspektywy ukazane. Z ludzkiej perspektywy, z perspektywy człowieka, z perspektywy Habakuka to się opóźnia, ale z Bożej perspektywy to się nie opóźni, bo Pan zna nie tylko czas, ale Pan jest ponad czasem i czas go nie ogranicza. Czas ogranicza mnie, ale nie Boga. Znowu, co mamy robić w takim razie? Bóg mówi do Habakuka, wyczekuj, gdyż na pewno to się spełni, wyczekuj. No i w tym kontekście nie można nie przeczytać tekstów z wiersza czwartego. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Ten tekst brzmi bardzo nowotestamentalnie i wzywa nas właśnie do tego, co my mamy robić, po prostu wierzyć. Ale skoro ten tekst nam brzmi nowotestamentalnie, no bo oczywiście apostoł Paweł się powołuje na proroka Habakuka, a na apostoła Pawła powołuje się Marcin Luter i mamy reformację, więc przechodzimy do Nowego Testamentu. Po śmierci swojego ukochanego brata Łazarza, Marta i Maria mówią do Jezusa, gdybyś tu był, nie umarłby nasz brat. I tu znowu mamy przykład skierowania pewnego zarzutu w stronę Jezusa. Ale też trzeba powiedzieć, że tylko jego prawdziwi przyjaciele mogą sobie na taki zarzut pozwolić. Tak jak Hiob był przyjacielem Boga i mógł się kłócić z Bogiem. Ja myślę, że to kłócenie się z Bogiem, zadawanie takich pytań Bogu wcale nie jest żadnym bluźnierstwem. Jest po prostu wynikiem zdrowej relacji, jaką mamy z Bogiem. Jezus nie przyszedł na pilne życzenie Marii i Marty. Jezus wolał poczekać i wiedział, że dobrze będzie, jeśli one poczekają, bo Pan Jezus przygotował dla nich i dla Łazarza coś o wiele wspanialszego. On wie. No i dochodzimy do Mateusza 25 rozdziału. Mamy słynną przypowieść o 10 pannach i tu bardzo jest ważne, żebyśmy sobie to uświadomili jeszcze raz. To jest bardzo istotne, to nie jest przypadek, że 25 rozdział Ewangelii Mateusza i przypowieść o 10 pannach i jeszcze inne rzeczy, które są w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, występują właśnie po tym słynnym 24 rozdziale, który mówi o tych tak bardzo lubianych przez nas znakach czasu. A więc mamy 10 panien, wyszły na spotkanie Panu Jezusowi i czytamy, że wszystkie zasnęły, bo oblubieniec nie nadchodził.
Właściwie tu jest taka ukryta w tej narracji, ukryty zarzut. No myśmy zasnęły, owszem, ale czyja to jest wina? No jakby przyszedł oblubieniec, to byśmy nie zasnęły, prawda? Ale nie przyszedł, no to normalne znużenie. I to jest ważne, że to jest po 24 rozdziale o znakach czasu, bo mówiłem o tym, że w tym 24 rozdziale są rzeczy, które nas ekscytują albo z których robimy nieraz sensacje. Więc skoro oblubieniec nie nadchodził, to panny się zdrzemnęły i pytanie, czyżby zapomniały o tym, co znajduje się w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale? Przecież mając taką wiedzę o znakach czasu, o tych wszystkich liniach proroczych, no nie powinny zasypiać. A może to ich właśnie uśpiło, bo było tego za dużo i za dużo interpretacji? A może po prostu zasnęły dlatego, bo nie posłuchały tego, co jest na końcu? Czuwajcie. Przestały czuwać. One tak bardzo skoncentrowały się na wydarzeniach, a nie na osobie. One tak bardzo skoncentrowały się na wiadomościach. One tak bardzo skoncentrowały się na Facebooku. One tak bardzo skoncentrowały się na kazaniach różnych gwiazd internetu, że zwykłe, proste, codzienne, systematyczne czuwanie, zwykła relacja z Chrystusem, modlitwa, więź, przestały być takie ekscytujące jak te wszystkie sensacje. Popatrzcie na ten kontrast. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale mamy znaki, z których niektórzy robią sobie wykresy i linie prorocze, mniej lub bardziej zgodne z Pismem Świętym. A rozdział 25 sugeruje, że jest jakiś nieprzewidziany czas, w cudzysłowie, wielkim w cudzysłowie, opóźniania się przyjścia Pana. Tak na marginesie, drodzy. Co jest kluczowe w tej historii o 10 pannach? Co decyduje, że jedne panny weszły na wesele, a inne nie weszły? Pamiętacie? Śpicie czy czuwacie? Proszę? A co to jest ten olej? Duch Święty. Oliwa. Tu znowu odsyłam do poprzedniego kazania, kiedy czy kto. Ale oliwa, Duch Święty? No przecież, bracie. O Duchu Świętym to mówią charyzmatycy. O miłości to mówią... Wszyscy mówią o miłości. My mamy szczególne poselstwo, więc nie mówmy o miłości, nie mówmy już o Duchu Świętym. Po co to wszystko? Wszyscy to mówią. My mamy się wyróżniać przecież. My mamy takie poselstwo, że wszystkim pójdzie w pięty. Ale czy Biblia tak mówi? Oliwa. W kolejnej przypowieści o talentach, w wierszu 19, jesteśmy przy Mateuszu 25 rozdziale, też jest napisane, że powraca Pan po długim czasie. Znowu, z czyjej perspektywy jest to długi czas? Właściwie ta sama historia, tylko w Łukaszu w 19 rozdziale, wierszu 11, o 10 minach, w jeszcze większej mierze pokazuje ten kontrast pomiędzy krótko, długo, szybko, wolno, przyspieszenie i opóźnienie. Czytamy wprowadzenie do tej przypowieści o 10 minach. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Czyli mniemali, czyli wydawało im się, że to będzie szybko, mieli taki pogląd. A tu nagle zamiast wkrótce, zamiast przyspieszenia, król udaje się do dalekiego kraju i jakoś nie ma ochoty wracać szybko. Czyżby Jezus tym podobieństwem chciał ostudzić ich zapał, ich entuzjazm? Czyżby chciał wskazać nam dzisiaj na drugą stronę medalu prawdy o swoim przyjściu? Za chwilę do tego wrócimy, ale na chwilę tylko to, co jest pewne, co już wiemy. W Biblii mamy wypowiedzi takie i takie. Jeśli chodzi o te szybkie, to są właśnie takie teksty jak Mateusz 10:23. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.
Pierwszy list do Tesaloniczan 4:15. Znacie to wszystko. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Pierwszy Koryntian 15:51. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Zauważyliście? My, wszyscy, za naszych czasów, wkrótce, tak jak pionierzy w XIX wieku, to też było za ich czasów, te teksty czytali. No i Filipian 4:5. Pan jest blisko. Drodzy, to było przekonanie. To jest przekonanie nasze. To jest przekonanie adwentystów z XIX wieku. To jest przekonanie chrześcijan żyjących w innych wiekach. To jest przekonanie pierwszych chrześcijan, że nasze zbawienie jest bliskie, że przyjście Pana jest bliskie. I drodzy, to jest bardzo potrzebne przy czytaniu tekstu biblijnego, abyśmy zrozumieli, że to było pisane 2000 lat temu. W przypadku Nowego Testamentu, w przypadku Starego Testamentu jeszcze dawniej. My często odnosimy te teksty Pisma Świętego do siebie, do naszych czasów i bardzo dobrze. Ja pamiętam w 1983 roku, 1900, kiedy byłem pierwszy raz na wykładach pastora Piotra Gradzikiewicza w Krakowie i on o tym mówił i czytał te teksty. My, którzy nie zaśniemy, tak? Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. My, którzy doczekamy żywo przyjścia Pana. Ja to słuchałem z zapartym tchem, ale ja nie znałem tak dobrze Biblii. I kiedy słuchałem tego, słuchałem, jak Piotr Gradzikiewicz sugestywnie przemawia, jestem mu za to wdzięczny, to oczywiście odczytywałem te słowa ja. No jak my, to my. Ja w 83 roku Marek Rakowski. Ale tak samo rozumiał to apostoł Paweł. Tak samo to rozumieli wszyscy chrześcijanie, którzy na serio brali te słowa. Dlatego dobrze uwzględnić tę perspektywę pisarzy Pisma Świętego. Pan Jezus Chrystus, który jak wierzymy, znał obie perspektywy, zarówno tę ludzką, jak i tę boską, bo jest i Bogiem, i człowiekiem, uwzględnia w swoich wypowiedziach w Piśmie Świętym obydwie. Boską i ludzką. I dlatego wiedząc, że jego proroctwa i obietnice mogą być opacznie zrozumiane, w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Pan Jezus mówi: jeszcze nie teraz, jeszcze musi się stać to, to, to. To dopiero początek boleści. Jeszcze to, jeszcze prześladowania. Czujecie to, prawda? Nawet w Ewangelii Mateusza 24 to nie jest tak powiedziane. Zobaczycie i już będzie. Jeszcze to, a potem jeszcze coś. Tak na marginesie, to jest niesamowite, że tam jest również mowa o morach. O morach. Ja wiem, że czasami pojawiają się takie zarzuty, że my nie głosimy prawdy o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Że dawniej się więcej o tym mówiło. Może to i prawda. Ale na pewno nieprawdą jest, że nie głosimy tej prawdy o powtórnym przyjściu. Myślę, że to dzisiejsze kazanie też jest tego dowodem. Ale ciekawa rzecz, jaka jest nasza przewrotna natura, że ja przeczytam proroctwo w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, wiele ich jest, i między innymi jest mowa o morach, czy zarazach, zależy od tego, jaki tam przekład. I to jest, i dla mnie się to wypełnia. Ja dziękuję Bogu za to, że żyję w czasie, w którym się to wszystko wypełnia. To bardzo często ci ludzie, którzy zarzucali nam, że nie głosimy nauki o powtórnym przyjściu Chrystusa, mówią: a nie, 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 to tego nie ma, to nie istnieje. To jest bardzo ciekawe. Drodzy, Pismo Święte jest wyraźne. I dlatego wiedząc, że proroctwa i obietnice Jezusa Chrystusa się wypełniają, ale wiedząc też, że mogą być opacznie zrozumiane, w Ewangelii Mateusza jest napisane na samym końcu: czuwajcie. Ten sam apostoł Paweł, który pisze: my zostaniemy przemienieni, pisze jednocześnie, że musi nastać czas, kiedy spośród nas samych wystąpią wilki drapieżne. Tesaloniczanom, którzy po pierwszym liście zrozumieli, że dzień Pański już praktycznie nadszedł, tłumaczy, że to jeszcze nie, że jeszcze musi się objawić człowiek niegodziwości, syn zatracenia. No i jeszcze jedno ciekawe miejsce występuje pomiędzy Mateuszem 24, czyli opisem wydarzeń znaków końca i konkluzją: czuwajcie, bo nie wiecie, a Mateuszem 25, czyli sytuacją, kiedy panny śpią, a właściciel min i talentów nie powraca. Otóż dokładnie pomiędzy tymi fragmentami
znajduje się podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze. Pamiętacie? Wierny sługa czyni dokładnie tak, jak powiedział Pan, czyli daje pokarm o właściwej porze i pamiętajmy o kontekście wiersza 42. Czuwa, choć nie wie, kiedy Pan przyjdzie. To jest dobry sługa. A co robi zły sługa? Wiersz 48. No nie tylko, że bije swoje współsługi, ale ten zły sługa mówi: Pan mój zwleka z przejściem. To jest chyba jedyny tak wyraźny tekst w Biblii o idei opóźniania się przyjścia Pana. I to jest humorystyczne, nieraz śmieszne, bo nieraz, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy przychodzą do mnie zwolennicy tak zwanej teologii ostatniej generacji i mówią o tym opóźnieniu, to cytują ten właśnie tekst jako argument. A ja mówię: dobrze, dobrze. Tylko kto reprezentuje tę ideę opóźnienia przyjścia Jezusa? Dobry sługa czy zły sługa? Dobry sługa czuwa i daje właściwy pokarm. A to zły sługa mówi, że Pan zwleka. Nie dobry, dobry tego nie mówi. Zły mówi, że Pan zwleka. Dobry sługa czuwa. A zatem aż prosi się zacytować tutaj ostrzeżenie Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza 21 rozdziału. To jest paralelny fragment do Mateusza 24 o znakach czasu. Nie ma tego w Mateusza 24, ale jest w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, wierszu 7 i 8. Zapytali go, mówiąc: Nauczycielu, kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi? On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. To jest ciekawe, prawda? Okazuje się, że również prawda, przepiękna, cudowna prawda o powtórnym przyjściu Chrystusa również może być elementem zwiedzenia, jeżeli będzie niewłaściwie podawana i niewłaściwie nauczana. I ja to dzisiaj widzę. Ja to dzisiaj widzę. O jakich rzeczach się mówi w kontekście przyjścia Jezusa Chrystusa? To się wydaje dziwne, ale chyba nie, nas tak bardzo nie dziwi, bo nawet wspomnieliśmy o tym podczas lekcji. Co zrobili Żydzi w czasach Pana Jezusa z piękną prawdą o sabacie, o szabacie? Wypatrzyli ją kompletnie. A więc jeżeli my akcentujemy w swojej nazwie, że jesteśmy adwentystami, czyli prawda o przyjściu Jezusa, dnia siódmego, czyli prawda o sabacie, więc jeżeli sabat został wypaczony, to dziwimy się, że nawet ta piękna prawda o przyjściu Jezusa może być niewłaściwie nauczana i wypaczona? Drodzy, chciałbym, abyśmy się dobrze zrozumieli i żebyście nie wyciągali moich słów z kontekstu. I w tym kazaniu, i w poprzednim kazaniu ja podkreślam, i to jest cały czas aktualne i wierzę, że tak wierzy Kościół, którego jesteśmy częścią, podkreślam swoją wiarę w realne, bliskie i widzialne, powtórne przyjście Pana Jezusa. Nigdy nie byliśmy tak blisko tego wydarzenia, jestem o tym przekonany. Ale Jezus przewiduje, że nawet ta prawda może być przez niektórych niewłaściwie głoszona i wykorzystywana do głoszenia błędnych nauk, błędnych koncepcji, wyznaczania dat, różnych niewłaściwych interpretacji. Przyznacie, to święcie brzmi. Czas się przybliżył, bracie, to już blisko. No i następuje potem ocenianie, kto jest lepszy i lepiej przygotowany, a kto gorzej. A Pismo Święte mówi, że każdy ma pilnować szat swoich, że każdy z drżeniem ma sprawować swoje zbawienie. Nie mamy już czasu na to, aby analizować tekst z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział, tam wiersze od 10 do 12, w których też niektórzy widzą ideę przyspieszenia, ale w zasadzie nie trzeba, bo kiedy popatrzymy na kontekst, to drugi list Piotra, w ogóle pomijam w tej chwili znaczenie leksykalne tych słów, które tam występują. Chcecie wiedzieć więcej, to szukajcie w internecie, w tych dobrych miejscach oczywiście. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, tam w wierszu 10 czytamy: A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. I to jest wyraźne nawiązanie do Ewangelii Mateusza 24 rozdziału i wiersza 42, gdzie jest powiedziane: czuwajcie, a w wierszu 43 jest powiedziane: bo gospodarz czuwałby, gdyby wiedział, o której porze złodziej przyjdzie.
A więc dzień pański nadejdzie jak złodziej, a wiersz 9 już nie pozostawia wątpliwości i wyjaśnia. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Czyli Pan Jezus, Piotr, prawda, przepowiedział z natchnienia Bożego, że będą tacy ludzie w czasach końca, którzy będą mówili, że zwleka. Ale zapewnia, Pan Jezus nie zwleka. A więc, drodzy, byli tacy ludzie wtedy, są ludzie tacy. Jak to więc jest z tym opóźnianiem i przyspieszaniem przyjścia Jezusa? Powiem wam jedną rzecz, że Bóg robi, co chce, kiedy chce i człowiek nie zmieni tego, co Bóg od zawsze wie i co sobie precyzyjnie w planie zbawienia zaplanował i postanowił. Jest tylko jedna rzecz, która może sprawić, że ja osobiście opóźnię dla siebie przyjście Pana Jezusa. Jego nie można opóźnić czy przyspieszyć w sensie, nie wiem, konkretnego dnia, kiedy to się stanie, o którym ja nie wiem. Ale drodzy, jeżeli podejmiecie złą decyzję, żeby nie czuwać, Bóg mówi, czuwajcie, jeżeli ja nie będę czuwał, jeżeli nie będę wypełniał misji, do której mnie powołał, którą mi wyznaczy, jeżeli nie będę miał z Nim relacji, jeżeli po prostu zasnę, mówiąc językiem przypowieści, to z tej perspektywy ja rzeczywiście mogę dla samego siebie opóźnić przyjście Jezusa i nawet wam powiem o ile dokładnie. O 1000 lat. Mi się aż włos jeży na głowie, kiedy pomyślę sobie, że mógłbym się obudzić o 1000 lat za późno. Jeżeli ma być jakieś opóźnienie, to tylko takie może być opóźnienie. Że nie obudzę się wtedy, kiedy obiecał Pan Jezus Chrystus. I to tak naprawdę ode mnie zależy. Nie wyznaczanie dat tego realnego przyjścia Jezusa i inne spekulacje. Ale ode mnie zależy, kiedy się obudzę. Kiedy się obudzę. A Pismo Święte mówi, że czas jest krótki. I ja wiem, że my mamy taką tendencję, żeby ten czas rozumieć jako wydarzenia historyczne i polityczne. I patrzymy, co robi Trump, co robi Putin, co robi ktoś inny. Ale tak naprawdę, drodzy, kiedy czas jest krótki, ja czytam te słowa, czas jest krótki, może dlatego, że już nie jestem młodym człowiekiem i wiem, ile mam do emerytury. I tak sobie liczę, że jeśli nie dopadnie mnie COVID, jeśli nie zginę w wypadku samochodowym, nie pojawi się jakiś nowotwór, masa innych rzeczy, to ja mogę pożyć ile jeszcze? Kilkanaście lat? Do tych 70? Może troszkę więcej? Moją mamę żegnałem 2 miesiące temu, 77 lat. Ile mam do tego przyjścia Jezusa tak naprawdę? Choćby nie wiem, co się działo jeszcze na tym świecie, czas jest krótki. A więc ode mnie zależy, jak ja ten czas, drodzy, wykorzystam. Więc może teraz odpowiedź na to pytanie, dlaczego tytuł kazania na podobieństwo gwiazd? Znowu, Życie Jezusa, rozdział 3. I tam, gdzie Ellen White pisała o Adamie i Ewie, którzy czekali i myśleli, że to już, ale opóźniło się z ich perspektywy, to jest taki cytat, który mówi: na podobieństwo gwiazd krążących po rozległych obwodach wyznaczonych im dróg. Boże cele nie znają ani przyspieszenia, ani opóźnienia. I drodzy, w świetle tego tekstu ja jestem spokojny. To jest wszystko stabilne. To jest wszystko umocowane w Bożym planie. To wszystko nastąpi wtedy, kiedy ma nastąpić. I niezależnie, co się dzieje wokół mnie, niezależnie od tego, czy mam maseczkę na twarzy, czy nie mam tej maseczki, niezależnie od tego, czy jestem chory, czy zdrowy, niezależnie od tego, kto rządzi w moim kraju, jaka opcja, niezależnie od tego, kto zostanie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, niezależnie od wojen, które mogą nastąpić, niezależnie od kryzysu,
Ja mam zawsze ten sam wybór. Czuwać albo nie czuwać. Pilnować szat swoich albo lekceważyć to. Z drżeniem sprawować swoje zbawienie albo lekceważyć to. Doświadczać słów apostoła Pawła: żyje we mnie Chrystus, albo żyć według innych idei. Dużo od nas zależy, chociaż jednocześnie nic od nas nie zależy. Drodzy, przyjmijmy te słowa, przyjmijmy to poselstwo i na podobieństwo gwiazd wierzmy i ufajmy Panu, że to wszystko się spełni, a nie moją sprawą jest liczyć. Nie moją sprawą jest spekulować. Nie moją sprawą jest straszyć, ale też nie moją sprawą jest uspokajać i uciszać. Głośmy to, co mówi Słowo Boże i żyjmy według tego. I miejmy relacje z Jezusem Chrystusem. Czuwajmy. Ludu Boży, czuwaj. Bądź gotowy. Bez względu na to, co się w najbliższych dniach stanie. Czuwaj. Amen.